Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na kanale. No i co, Secret Invasion przed nami, drugi odcinek z tygodnia na tydzień jest coraz ciekawiej. W sensie, tak powiem, pierwszy odcinek mi się podobał. Było dużo, dużo takich mieszanych opinii, ale w większości były to opinie typu, że nudy i tak dalej. W sensie typu, że po prostu no słaby ten odcinek był. Moim zdaniem, moim zdaniem mi się podobał ten pierwszy odcinek. Hmm, ale... Jeśli chodzi o drugi odcinek, czyli dzisiejszy, mamy dzisiaj 28 czerwca, czyli drugi odcinek, premiera drugiego odcinka Secret Invasion, tajnej inwazji, jak to woli. No i po, muszę wam powiedzieć, że był on, no nie wiem czy gorszy od pierwszego, bo kurczę, nic się nie działo w tym odcinku tak prawie. W sensie nudny był, nie było w ogóle akcji, nic się nie działo, tylko jakaś tam ekspozycja, dużo, dużo easter eggów, o których opowiem w dzisiejszym materiale. No i odpowiem wam na pytanie kim jest kim jest żona Nika Furiego pod koniec odcinka. Oczywiście są spoilery, bo omawiamy z tygodnia na tydzień, więc jeżeli nie widzieliście drugiego odcinka, czy też pierwszego odcinka Tajnej Inwazji, no to zachęcam was do obejrzenia na Disney Plusie, jeżeli oczywiście macie, nie? A jak nie macie, no to kupcie. Jeżeli was nie stać, no to, to nie wiem, poszukajcie się gdzieś indziej. No, dobrze, moi drodzy, lecimy z recenzją. Secret Invasion, odcinek 2. Już tyle wam powiem, że odcinek jest mega taki. Bazuje na tym, co się wydarzyło w pierwszym odcinku, czyli oczywiście masakra w Moskwie, którą wyrządził Grafik. Jakby wiecie, no, jest to tragedia. No, światowa, można nawet powiedzieć, że w Moskwie coś takiego się, się wydarzyło. No, szkoda, że teraz w Moskwie nie, po tym, co Rosja mm, zrobiła w prawdziwym życiu. Eee... No, ale no cóż, no pewnie kręcili to przed tym, więc co możemy zrobić, nie? Pewnie by mogli to cofnąć, nie? Gdyby, gdyby mogli. Ale no, jak nie mogą, no to nadal mamy oczywiście Rosję. Mamy oczywiście Rosję. No i odcinek tak już nie, nie, ma, nie jest w Rosji. W sensie nie dzieje się w Rosji za bardzo. Pierwszy odcinek działo się w Moskwie a drugi dzieje się w Londynie, tak, tak bardziej chyba, w Londynie albo w Stanach, już nie pamiętam, gdzie to było, bo piszą, że Londyn, a dzieje nam się to, kurczę, na posiedzeniu NATO, nie wiem, nie wiem, o co chodzi tak za bardzo, chyba, że w Wielkiej Brytanii jest posiedzenie NATO, no to, no to rzeczywiście, w Londynie pewnie się to działo, ale, ale no wiecie, no oczywiście, bazuje ten odcinek na tym, że Maria Hill zmarła, a my jej znaczy pogrzeb, pogrzeb nie, ale mamy jej trumnę, która jest, która jest po prostu wyniesiona, bo no wiadomo, tajna agentka, wiadomo, ja nie czułem jakiejś straty po, po jej śmierci, nie? Wiadomo, że postać, którą widzimy od 10 lat, ale ona się tam gdzieś jakoś przewijała jako taka agentka, tak nic o niej nie wiedzieliśmy w sumie, nie? Więc no tak, ta postać taka, no jak se zginęła, no to spoko, nie? Faj Szkoda, że zginęła, ale jak zginęła, no to też... Nie ma jakiejś straty. Postacie muszą ginąć, skoro już tu, to już jest piąta faza, więc, więc halo, nie? No, muszą ginąć te, te postacie, które znamy, więc. więc... Ale najciekawsza rozmowa była w pociągu Talosa z Nickiem Furym i też była to dziwna rozmowa, bo mamy moskiewskich żołnierzy, którzy chodzą po pociągu i Talos, który się przemienia w kobietę, i oni się kłócą w pociągu, drą się na pociąg, gdy żołnierze patrolują ten pociąg. Nie, no to było głupie. Moim zdaniem, tutaj scenarzysta zrobił mega, mega słabą rzecz, robiąc coś takiego i nie pomyślał troszeczkę o tym, że w tym pociągu są żołnierze, którzy szukają Nika Fury'ego, który drze, drze mordę na cały pociąg, kłócąc się z Talosem. Ale dlaczego się kłóci z Talosem? No właśnie, to jest pytanie, bo Talos powiedział, że milion skróli. Nick Fury o tym nie wiedział, że milion skróli po inwazji Kree. Siedzą, siedzą na Ziemi po prostu, siedzą na Ziemi, mają sanktuarium takie na Ziemi, tam sobie żyją i no kurczę, no każdy tutaj serio może być z królem, ten Nick Fury nawet, no serio, może być z królem. Ten Nick Fury, który jest dzisiaj z nami w odcinku, może być serio z królem. Jakby widzimy, że w The Marvels, nie? Captain Marvel 2, które będzie miał premierę w listopadzie. Dzieje się po tajnej inwazji, więc albo on obetnie brodę, to jest prawdopodobne, bo w tajnej inwazji, w The Marvels, Nick Fury wygląda jak po prostu Nick Fury z wcześniejszych filmów, a. Po prostu, no widzieliśmy kilka scen w sumie z trailera Tajnej Wazy, gdzie on jest tak bez brody, taki, no wiecie, normalny Nick Fury. Więc zobaczymy, zobaczymy jeszcze jak to będzie. No też, wiadomo, może być zaskoczenie, że ten Nick Fury jest królem, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest prawdziwy Nick Fury. Wiadomo, że jego zachowania są troszeczkę inne, być może przez to, że Samuel L. Jackson go troszeczkę inaczej gra. Ale wiadomo, to już jest 75-letni prawie Samuel L. Jackson, który gra postać 50-latka, więc wiecie... Nie możemy jakichś wyczynów kaskaderskich czy innych rzeczy od niego wymagać, więc, więc wiecie. No i Nick Fury jest skurzony na Talosa, że ukrywał przed nim tą prawdę, że milion skróli siedzi na ziemi, że każdy może być z Nawet ten James Rose, którego mamy w odcinku już tutaj dłużej, co widzimy, gdy on rozmawia z przedstawicielami NATO i on jakby za prezydenta stanu, bo on jest taką prawą ręką prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego moi drodzy, skoro, skoro wiemy, że Harrison Ford będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych w Kapitan e, Ameryka 4, to w takim razie prezydent Stanów Zjednoczonych, który jest teraz w tajnej inwazji, musi zginąć. I widzieliśmy parę scen w trailerze, gdzie on jest atakowany przez, e, przez grawika chyba, tam przez króli innych. Mm, więc. Będzie zamach na prezydenta prawdopodobnie i on prawdopodobnie zginie w tym serialu. No, nie będzie takie wielkie zaskoczenie, skoro Harrison Ford, skoro Thunderbolt Ross będzie, będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych w Kapitanie Ameryka 4 i w Thunderbolts pewnie też. Więc, no kurczę, nie ma tutaj jakiegoś zaskoczenia, nie? Jeżeli prezydent zginie. No tak naprawdę histera nam się posuwa gdzieś tam do przodu. James Rhodes, który rozmawia z Nickiem Fury i zwalnia go jakby z prowadzenia tego śledztwa, więc Nick Fury sam, sam będzie teraz prowadził śledztwo, jak sam mówił, skoro Nick Fury traci władzę, ale i tak nadal rządzi. I fajny tekstur od Samuela L. Jacksona tutaj wjechał w tym serialu, bardzo, bardzo mi się podobał. Dobrze, jeszcze przejdźmy do efektów specjalnych. Czy tutaj były jakieś efekty specjalne, które mi nie pasowały? Nie. Ta zamiana takich skróli... Większość tych zamiany skróli jest na początku pierwszej scenie, gdy mamy retrospekcję z 97 roku. To też jest ważna retrospekcja, o której zaraz powiem. Bo tam mamy grafika Młodego grafika I nika Fiorego, który obieca ziemię. Obieca po prostu ziemię z królą. No i wiadomo, że... Tutaj widzimy teraz przyczynę, dlaczego Gravik jest taki zbuntowany i tak dalej, czemu on chce Nicka Fury'ego, wiadomo, żeby cierpiał i tak dalej. No wiemy to, wiemy to. Jest to moim zdaniem zasadna troszeczkę ten, że on ich odrzucił, że on, on ich zostawił bez domu i tak dalej, ten Nick Fury. Więc jakby wiecie, poleciał sobie gdzieś tam w kosmos, Jak Avengersów se stworzył, jakby no rozumiem, rozumiem. Rozumiem po prostu Grawika, który teraz jest służony na Nika Furego i po prostu zabija wszystkich, kogo może po drodze, nie? Bo naprawdę pierwszy odcinek był brutalny. Był brutalny, i widać, że jest to seria 16. Plus I w tym odcinku też było dużo, dużo krwi. Dużo, dużo krwi, ale do tego przejdziemy oczywiście później. No i sama postać Grawika. To jest odcinek Grawika. Tak, serio. Ten drugi odcinek tutaj nam się wokół Grawika. Nick Fury jest bardzo mało go w tym odcinku. Bardzo mało go jest w tym odcinku. I dobra, jeszcze przed grafikiem może przejdę do postaci yy, Rodiego. Yy, do postaci Rodiego. Wiadomo, że ten serial wprowadzi nam historię do Armor Wars, gdzie James Rhodes będzie. Don Cheadle będzie miał główną rolę w tym filmie, bo to już nie będzie serial, chyba tylko film, z tego co pamiętam. Więc nie wiem to będziesz Jamesem bo on się tak dziwnie jakoś zachowuje, jest taki, nie wiem, może jest królem, może jest podporządkowany po prostu pod prezydenta tak za bardzo, aż o tą ojczyznę dba, żeby wojny nie wywołać, a Gravik, do którego teraz przejdę, próbuje wywołać tą, tą ojczyznę, e, ojczyznę, <tum> tą wojnę e, światową, więc, więc no, no, <tum> wiecie, sam roads powiedział, że tylko tylko nie wydaj Wybuchu wojny atomowej, nie? Fury, więc więc wiecie, no to jest teraz odpowiedzialność Furyego, który będzie atakował Gravika. Wiadomo, ma przy sobie Talosa. No tylko Talosa w sumie, ale Talos w tym odcinku on, on próbuje się spotkać ze swoją córką. Nie, z Grawikiem się próbuje spotkać, żeby Gaja mu, mu spotkanie ten zrobiła. No, ale i tak do niego nie dochodzi w tym odcinku, więc pewnie w trzecim zobaczymy. Zobaczymy, to jest taki wątek otwarty na razie, jeżeli chodzi o Talosa i rozmowę z Grawikiem, No, jeśli chodzi też o samą córkę Talosa, to widać, że ona już bardziej przejdzie pewnie pod koniec serialu na stronę naszą, Talosa i Furego. No, bo widać, to już jest tutaj dziwnie patrzy, gdy na przykład Grawik rozmawia o Talosie, rozmawia źle o Talosie, więc. Wiecie, Gaja to też to inaczej odczuwa troszeczkę, ale też zawdzięcza dużo Grawikowi, nie? To też widać, że zawdzięcza jej dom i tak dalej, więc to też nie jest taka, wiecie, równoważna sprawa, więc super te postacie są napisane, moim zdaniem. Super są napisane te postacie, ich, ich emocje i tak dalej, to co. jakie są ich motywacje w tym wszystkim, więc super, super są te postacie napisane. Niestety historia jest troszeczkę taka znikąd, troszeczkę wzięta, ale no spoko. No i moi drodzy, postać Sony Falsworth, czyli graną przez Olivię mam bardzo fajnie gra taką chyba Rosjankę, yy, która jest taką agentem jakiejś mafii, przywódczynią jakiejś mafii. Yy, gdzieś tam się koleguje, koleguje z Nickiem Firmiem. To pasuje, to pasuje, nie? Do tej postaci Nika Firego, że on gdzieś tam ma jakąś koleżankę taką. Wiadomo, która skopie tyłek, tor torturuje kogoś. No i w tym odcinku torturuje ziomka od grawika, e, który uciekł tam z tego wybuchu w Moskwie. Mm, z tej masakry. No i go torturuje dosyć mocno. Odcina mu palec, żeby sprawdzić, czy jest z królem. To też była dosyć brutalna scena, jak na MCU. Więc super, że coś takiego nam pokazują scenarzyści i reżyser. No i... No i później wbija Grawik. później wbija grawik z gają, z, z tym swoim przydupasem. Bijają, rozwalają, biorą ziomka, oczywiście zabijają go, bo... No bo wiecie, jak powiedział coś Sony Falsworth. No to słuszno trzeba go zabić. Po prostu trzeba go zabić, bo no też widzimy tą scenę tam zamazaną, że, on, że ten ziomek, ta prawa ręka grawika strzela mu w łeb. No i... No okej, okay, nie. Tak, wspominałem, że jest dużo easter eggów w tym odcinku, gdy na przykład Gaia przegląda komputer, tam widzimy Gruta, napisane jakieś tam rasy po prostu i tam jest gród, więc też nawiązanie do poprzednich Strażników Galaktyki, niedawno wyszło oczywiście, zapraszam do recenzji e, mojej i omówienia scen po napisach oczywiście. Ech. Jeszcze mamy wątek w tym serialu, jest dużo wątków, naprawdę za dużo jest tych wątków w tym serialu niestety i to może też ucierpieć ten serial dosyć. Czyli, że mamy maszynę, którą buduje Gravik, aby wzmacniać wzmacniać Aby wzmacniać skróli, to będzie pewnie pod koniec serialu dopiero użyte. W walce z Nikiem Furym i pewnie, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. I jeszcze, mamy scenę w tym serialu, zapomniałem o niej, że gdzie Gravik idzie do takiego posiedzenia też na to jakby, ale ci ludzie, przedstawiciele na to... Są z królami, są z są i wszyscy oprócz jednej pipiary, która później dzwoni tam podkapować na, na gravika co on robi, że został generałem z króli i tak dalej. No to taka wiecie, kliszowa scena, że ziomek taki zostaje sobie generałem z króli, a później każdy pewnie będzie się buntował przeciwko niemu, pewnie tak będzie pod koniec serialu, ale kto wie, tym oczywiście zacznie od tego Gaja. Która przejdzie na naszą stronę Ale to jeszcze zobaczymy No i wszyscy się przemieniają w skróli Jedna typiara tam się buntuje, idzie sobie Fajna scena Gdy oni klęczą przed nim i... No spoko, ale troszeczkę tak głupio To wyglądało, że tak o sobie oddali mu Ten przywództwo, nie? <taki> Takie, czemu? <taki> bo co, bo bywało masakry w Moskwie? Czy co? Mamy też taki, taki tekst, że e, Co jak wrócą Avengersi? Mówi do Gravika typiara to on chyba mówi, że. No. No, nie przewidział tego. Że tego nie przewidział, ale. Znaczy, on powiedział chyba, że na to liczy, coś, czy coś takiego. Już nie pamiętam, co on powiedział wtedy, ale... ale. był taki tekst, że do Grafika mówiony, czyli. To jeśli powrócą Avengersi, nie? Bo taka masakra będzie na cały świat, nie? Wręcz więc, 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 no nie. Zobaczymy, jak. Czy ten sera w ogóle jakoś będzie oddziaływał na. MCU jakoś bardzo, czy nie, czy po prostu się skończy, koniec, finał będzie taki za koniec, pokonaliśmy zło, nie ma żadnej wojny i elo, pewnie tak będzie ale no chciałbym, żeby tak nie było, żeby to bardziej oddziaływało na MCU, ale Ach, no cóż moi drodzy i ostatnia scena w tym serialu, czyli że Nick Fury jedzie sobie do swojego domu, do swojej żony dopiero się dowiadujemy, że on ma żonę, Priscilla która jest z królem, ale Nick Fury o tym nie wie. Chyba, że Nick Fury sam jest z królem, i no i wiecie, ale mamy Priscilla, która jest z królem, jest jedną z tych milionów skróli, którzy się którzy, którzy się po prostu zakwaterowali na ziemi. No i to pewnie będzie wątek przez najbliższe odcinki Nika Fury'ego, czyli że odkrywanie dalszych skróli i tak dalej, odkrywanie rodziny Fury'ego. No ten serial też o tym bazuje, nie? No jednak jest to serial w głównej roli z Nickiem Furym, więc... Samuelem L. Jacksonem, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie z jego żoną. Dokładnie Priscilla, Czy dowie się w tym serialu, że ona jest z królem? Pewnie tak, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie później. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, podobała wam się ta recenzja, napiszcie swoje teorie dotyczące trzeciego odcinka już za tydzień, bo myślę, że ten odcinek był taki przejściowy, nic się nie działo, bez akcji... Ale no, było dużo, dużo ekspozycji, dużo nam wyjaśniali, i to też jest na plus, nie? Na razie serial jest taki git. na razie nie jest najgorszym serialem. Na razie, Miss Marvel i She Hulk Serio są gorsze, nawet kilka serialów bym które, wymienił, które są gorsze niż Secret Invasion, ale później wydaje mi się, że będzie tylko gorzej. Ale no, zobaczymy, jeszcze, tak to będzie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, piszcie swoje teorie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś pozytywny komentarz i dajcie oczywiście łapkę w górę dla zasięgu. Dobra, to tyle. Do usłyszenia i pa.